Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym dziwnym miejscu w Afryce. Jest to w tej samej miejscowości, w której w tej chwili mieszkam od ostatnich kilku dni. Nazywa się to Waterval Boven. Jest to stara burska miejscowość, kiedyś niezwykłej świetności. I ta zamierająca świetność jest tu widoczna na tym cmentarzu, gdzie pochowani są burowie z dawnych, dawnych lat, z dawnej południowej Afryki, którą oni rządzili. Cała reszta była im podporządkowana i dziś ten cmentarz powoli niszczeje. Myślę, że jest to rzecz unikalna. Myślę też, że chyba nikt tego wcześniej nigdy nie pokazywał. Mnóstwo znaków masońskich. Dziwnych znaków masońskich. Proszę zobaczyć, tutaj jest masoński handshake, czyli uścisk dłoni, tajny uścisk dłoni. Proszę zobaczyć tutaj. Ktoś się nazywa Engela Susara. Tu mamy następny uścisk dłoni. Na tym nagrobku. Wszystkie te nagrobki są najnowsze, są z lat 40. Także są to z pewnością lata świetności południowej Afryki, rządów burów. Tutaj na nagrobku jest szachownica, masońska szachownica. Także następny niezwykły element. I mamy tutaj piramidę. Jest też niewielka piramida. Proszę zwrócić uwagę, tutaj są dwa obeliski w krzakach. Gdzieś tam. Przedzieramy się przez krzaki. Prawdziwa dżungla. Musimy podejść. Mam nadzieję, że także nie tylko egzotyka, nie tylko kamienne kręgi, ale i afrykańska kultura czy tradycja, która jest bardzo mało nam znana. O ludziach burach, którzy tutaj żyli. Pochodzenia holenderskiego, flamandzkiego, nieco walońskiego, dziwny naród, mieszanina również z narodem niemieckim, ale też i szkockim. Pojawiają się tutaj też szkockie nagrobki. Stworzyli oni społeczeństwo na wzór społeczeństwa amerykańskiego, choć społeczeństwo to było zamknięte praktycznie tylko dla białych. Powstała instytucja zwana apartheidem, która dziś jest synonimem wszelkiego zła. Natomiast ci wszyscy ludzie lokalni, których do tej pory spotkałem, mówią, że nie było to takie złe. Nikt nie czuł jakiegoś wielkiego ucisku z tego powodu. Ale to zapewne historia na inną audycję, inną dyskusję. Tutaj pozostałość po tym, po świecie, którego już nie ma i który już nigdy nie wróci. Stare burskie nagrobki. Ludzi, którzy, dla których to miejsce było ich ojczyzną. To miejsce, w którym wyrośli, w którym mieszkali ich dziadkowie przez całe pokolenia. Dziś powoli zamiera w tych chaszczach, krzakach, zarasta dżunglą. Nikt o to nie dba. Wiele rodzin tych ludzi po prostu wyprowadziło się stąd. Wyjechało na zawsze. Niektórzy zginęli. Nie zawsze tu jest bezpiecznie, chociaż do tej pory nawet nie poczułem cienia czegoś, co wskazywałoby na to, że trzeba uważać. Ludzie są przyjaźni. Jest mnóstwo dziwactw i to temat na osobną historię. Także póki co, taki właśnie meldunek. Proszę Państwa, tu jeszcze jest jeden handshake. Jest gwiazdka, następny symbol masoński. I taka to historia. Tak to wygląda, także to jest ten teren. Pozdrawiam Państwa z Waterval Boven, czyli z krowiego wodospadu. Gdzieś tu jest rzeczywiście rwąca rzeka i są wodospady, oglądałem je dzisiaj. Bardzo trudno dostępne, mnóstwo niebezpiecznych chaszczy i klifów i skał, ale też to Państwu później pokażę. Na razie jesteśmy na starym burskim cmentarzu, gdzie pewnie w nocy szaleją jakieś duchy, zjawy, postaci. Kto wie, co tu się dzieje w świecie, który zniknął, którego tu Państwo widzicie dookoła pozostałości. Także jeszcze raz dziękuję Państwu za uwagę. I to mój meldunek z dzisiejszego dnia. Jutrzejszy dzień będzie szczególnie ekscytujący, dlatego że po raz pierwszy będzie okazja zobaczyć wielkie afrykańskie zwierzęta. Słonie, żyrafy, lwy. Podobno jest ich tak wiele, że
nie będzie kłopotów z tym, żeby zobaczyć na przykład stado 30 albo 50 słoni. Także to jest osobna atrakcja, bez której Afryka, podróż do Afryki z pewnością nie byłaby pełna. A później oczywiście powrót do kamiennych kręgów, kalendarz Adama w planach. No i zobaczymy, gdzie nas zaprowadzi dalej Michael Tellinger. Troszeczkę rewiduje moje spojrzenie na jego postać. Nie jest to zły człowiek, ale ma czasami troszkę niebezpieczne pomysły. Interesujące w każdym razie do dyskusji dla każdego, kto jest otwarty. Otwarty oczywiście na nową myśl, nowe spojrzenie, bo tutaj jest potrzebne nowe spojrzenie. Praktycznie niewiele rozumiemy z tego świata. Z tego świata, którym tutaj no, się na niego patrzymy. Dziwny, dziwny świat. Zupełnie inny od tego, do którego przywykliśmy. Także dzięki jeszcze raz za dziś. No i to wszystko. Mówił Chris McKenna z Afryki. Cześć.